a psztyfikanci grubej Berty i katowickie węglokopy i borysławskie daftowierty i lodzer męsze, bycze chłopy, warszawskie bubki, żygolaki z szajką wytwornych pint na kupę, rejmbajły, franty, zabijaki, całujcie mnie wszyscy w dupę. Izraelitcy, doktorkowie w jednie żydowskiej meki flance, co w Bochli, Stryju i Krakowie szerzycie kulturalną francę, którzy chlipiecie znaje fraje swą intelektualną zupę, mądrale oczytane w faje, całujcie mnie wszyscy w dupę. I te maryjskie rzeczoznawce, wypierdy germańskiego ducha, gdy swoją krew i waszą sprawdzę, wieście mi jedna będzie jucha. Karne pentaki, szturbowcy, zuchy z bakami czy z OWP i rekordziści i sportowcy, całujcie mnie wszyscy w dupę. Socjały nudne i ponure, pedeki, neokatoliki, podskakiwacze pod kulturę, czciciele radia i fizyki, uczone małpy, ścisłowiedy, co oglądacie świat przez lupę i wszystko wiecie, co, jak, kiedy, całujcie mnie wszyscy w dupę. I temu w belfer szkoły żeńskiej, co dużo chciałby, a nie może, i ten profesor Cy Wileński, pan wie już za co, profesorze, i ty za młodu niedorżnięta, megiero, co masz taki tupet, że szczujesz na mnie swe szczenięta, całujcie mnie wszyscy w dupę. I ten syjonistki palestyńskie, halucę, co lejecie tkliwe, starozakonne łzy kretyńskie, że szumią jodły w Tel Awiwie, i wszechsłowiańscy marzyciele, zebrani w malowniczą trupę i byle mistycznym kpem na czele, całujcie mnie wszyscy w dupę. I ty fortuny, skurwysynu, gówniarzu uperformowany, co splendor oraz splin Londynu nosisz na gębie zakazanej, i ty, co mieszkasz dziś w pałacu, a srać chodziłeś pod chałupę, i ty wypasiony na ikacu, całujcie mnie wszyscy w dupę. I tem ględziarze i bajdury, ciągnący z nieba grubą rentę, o, łapi duchy z jasnej góry, z góry Kalwarii, parchy świętej, ty, księżyniu, co kutasa zawiązanego masz na supę, żeby ci czasem nie pokasał, całujcie mnie wszyscy w dupę. I wy, o których zapomniałem lub pominąłem was przez litość, albo dlatego, że się bałem, albo że taka was obfitość, i ty, cenzorze, co za wiersz ten zapewnie skażesz mnie na ciupę, żem się stał świntuchów hersztem, całujcie mnie wszyscy w dupę. Dobry wieczór, good evening, guten tag, kalispera, bonsoir, shalom, zrasfujcie, witajcie wszyscy, przywitałem, proszę państwa, was wszystkich łydką grubasa. Łydką grubasa, proszę państwa. To jest utwór pod tytułem Dziennikały i przeczytałem was wierszem Tuwima, który nie będziemy, że w ciągu tygodnia go jeszcze raz przeczytam. A wierszem Tuwima, o tym całujcie mnie wszyscy w dupę, bo inaczej nie mogę. Proszę państwa, ostatnio stały się dwie rzeczy. Właśnie dlatego chciałem tak powiedzieć, tym zacząłem. Pierwsza rzecz to taka, że zapowiedziałem ten cykl i cykl o Auschwitz i to, że się dogadam z muzeum. No i zaczęło się, to ja nie mówiłem, przepraszam pani Igorze, ja nie mówiłem tego w ogóle. I to się zaczęło w stosunku do mnie oczywiście. Już jestem na, oczywiście zanim jeszcze cokolwiek zacząłem zrobić, to już wiadomo, że jestem na, że jestem, proszę państwa, na czym ja jestem? Bo zapomniałem nawet. Aha, na żołdzie. Na żołdzie Mossadu, proszę państwa. Żeby było śmieszniej. To jest raz. Druga rzecz to powiedziałem parę miłych słów o Konfederacji i wczoraj opublikowałem tą u siebie na Facebooku tą piosenkę pani Karoliny. Notabene muszę powiedzieć, że niektóre komentarze są już chyba specjalnie zostały zrobione. To nie ja. Ktoś mi tu piszczy pod domem. To nie ja. Specjalnie zostały zrobione, także nie rozumiem w ogóle o co. Takie komentarze, jeden z tych komentarzy był bardzo ciekawy, na przykład, że pani Karolina śpiewa, że jest błędna polszczyzna i pani Karolina śpiewa z wschodnim, czytaj rosyjskim akcentem. Akurat tak się składa, że polszczyzna tam wcale nie jest błędna. Wcale tam nie jest błędna, a wschodniego akcentu nie zauważyłem. Zresztą chyba pani Karolina jest chyba z Lublina, ale tam trochę inny akcent jest niż w Warszawie. Ten, co to pisał, to chyba w ogóle nie zna języka polskiego po prostu, więc cóż mam zrobić. Nie będę się po prostu tym przejmował. Ale zaczęło się. Nie będę wymieniał nazwisk, jak się wszyscy spodziewałem i nie chcę, ale powiem państwu, co się dowiecie. Ja nie mam Twittera, ale to nie oznacza, i to mówię tym wszystkim zjadaczom, tym wszystkim wyjadaczom i konspiratorom. Nie wiem, co się stało. Ktoś tutaj dzwoni, piszcze mi o tej porze, ale nie na mnie. I muszę państwu powiedzieć, że dowiecie się niedługo, że tak, po pierwsze, że ja tych książek nie napisałem, tylko jakaś pisarka, a ja tylko to firmuję. W jednym z tych rzeczy będzie to, że jakaś pisarka, że to ja po prostu... Że ja po prostu chyba. A jak to było? Aha, i tam jest nawet podejrzenie, że tak naprawdę to ja pomagałem, że część książek pani Olgi Tokarczuk pisałem. Bardzo fajnie, to Nagrodę Nobla dostałem. Tajną Nagrodę Nobla, proszę państwa. A ja myślałem, że wyautowali za. Nie, nie wyautowali znikąd. To jest raz. Nie będę wymieniał nazwisk tego dziennikała, który sławny jest z tego, że skomentował, że już dawno pracował, już dawno na to rozpracował i dawno wiedział o filmie, który był fejkiem po prostu, bo ktoś go podrzucił. I to się zaczęło dziać, to się dzieje. Ja zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo na tym Twitterze są ludzie, którzy tutaj na przykład mi tutaj różne komplemenciki i tak dalej, a tam lecą po całości. Panie Darawachus, ja nie chcę wymieniać żadnych nazwisk i nie mam zamiaru wymieniać żadnych nazwisk, nie interesuje mnie to, ja nie uczestniczę w sprawach polskich, ale wiem, że słuchają, podsłuchują, nagrywają, nawet nie zapłacą tych 5 euro, ale pali 6, słuchać na żywo mogą wolno, więc niech co słuchają, uważając mnie za frajera, bo przecież oni matkę i ojca sprzedadzą za jedną złotówkę. To jest zupełnie inaczej. Niech im to będzie, tym dziennikarzom wszystkim. Natomiast, a może jest tak, proszę państwa, i panowie, którzy tu jesteście służbowo, a może 5 dni temu ktoś
kto koresponduje ze mną pod pewny, z pewnego lewego profilu od ponad roku, nagle ktoś bardzo wysoko, ale to bardzo, bardzo wysoko, poprosił mnie o to, abym dał linki do wszystkich swoich wypowiedzi na temat Smoleńska, poza KHT 054 i tą drugą KHT. A potem zaczął zadawać pytania komuś. No bo ja trzem osobom zadał pytania. A może, proszę Państwa, ktoś prosił mnie jeszcze o różne oceny, które mówię publicznie, dotyczące na przykład kampanii pana prezydenta Dudy. A może? Może tak było, może nie było. Może opublikuję tą samą korespondencję z lewego konta, którą ktoś ze mną prowadzi. Ale co? Może? Może to jest efekt decyzji? Może nie. Nie pomyślał nawet, uruchamiając całe. A może jest jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ ja nie podejrzewam generała Dukaczewskiego o zniżanie się i taką złośliwość, ale tak się dziwnie składa, że bardzo wielu komentatorów tam jest. Łącznie z tym samym dziennikarzem, którzy są w kręgu byłych wojskowych, jeszcze tych przed 89 roku, ewentualnie służb, bo przecież wiadomo, jak ktoś był źródłem, to przechodzi ze służby na służbę, proszę Państwa, to jest tak. I zapomniał, że ja jednak byłem oficerem i to ja miałem źródła, nie byłem źródłem po prostu. No, na tej zasadzie. Może tak nie jest. A jacy oni są, to zaraz Państwu pokażę na przykładzie. Proszę bardzo, dzisiaj rano to publikowałem. Tytuł. Zaraz, gdzie ja to miałem? Kurczę, zaraz będzie, proszę Państwa, zaraz będzie. Przepraszam Państwa bardzo. Tytuł. Prawy.pl. Konfederaci za Dudą. Oficjalne zaświadczenie. Oczywiście w pierwszym tym rzucie, bo nikt nie przeczyta tego, to zdjęcie piękne pana prezydenta Dudy, że Konfederacja jest za Dudą. Ale trzeba przeczytać tekst artykułu i okazuje się, że to nie chodzi w ogóle o Konfederację w tym momencie. Kim będzie Konfederacja, za kim będzie, to jest ich sprawa. Ja nie głosuję w ogóle, proszę Państwa. No, potem to jest pierwsze. Następna sprawa, proszę bardzo. To już jest tak zwany prawy.pl. Ja w ogóle jak widzę prawy, lewy, środowy i tak dalej, to mam pewne podejrzenia, ponieważ tak się składa, że odkryłem również dziwnym trafem tego dziennikarza, powiem, pewne z takim facetem, który dla mnie jest nielegalem. Był nielegalem rosyjskim bądź ukraińskim, nie wiem. I to była znana taka KHT, kiedy chcieli mi przejąć profil. Okazało się, że na nim poleciał rola, na nim poleciał nie tylko rola, ale również poleciał pan, też się na niego naciął, ale również pan Terlikowski też się na niego naciął, to wiadomo było, że się na niego już muszę coś jeszcze złapać. O, to też okazało się, że to był taki dziwny, który przejmował prawicowe portale, a potem nagle wsadzał różne wstawki i tak dalej. Z tych komentarzy zresztą dowiedziałem się powoli, że jestem na etacie Sputnika. Kochany Sputniku, płać mi, bo ja naprawdę nie mam forsy. Właśnie. No więc to jest, więc tego typu rzeczy się dowiedziałem. No już nie mówię o tym Izraelu i tak dalej, więc nie można było w tym momencie pochwalić Konfederacji świetnej zresztą piosenki, świetnie wykonanej przez bardzo młodą, ładną dziewczynę, która dobrze śpiewa po polsku, z normalnym akcentem, ale o tym może zarzucić takie rzeczy tylko ten, kto nie wie, jaki to, nie wie, co to znaczy akcent w ogóle na tej zasadzie. Pan cześć, ja nie jestem, powiedziałem, ja nie głosuję, głosował, pewnie mnie zagłosował na pana Bosaka, ale to przyznaję prawo, jeżeli robi coś dobrze i mówi coś dobrze, to dlaczego mam nie mówić, że to jest prawda? No właśnie. To jest przykład. Drugi przykład to, żebyśmy trafili. Proszę bardzo. Episkopat zabiera głos w sprawie biskupa Janiaka. Taka sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć. W odpowiedzi na pytania dotyczące się na temat wyborcza, że biskup Edward Janiak został pijany, ma 3,44 promile alkoholu we krwi i pijanego odwieźli do szpitala. Gdzieś tam. Kiedyś to było. 68 lat pan biskup Janiak. 2 czerwca. Właśnie. W odpowiedzi na pytanie tej publikacji episkopat stwierdza, że ta opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć, jeśli informacje przekazane w mediach się potwierdzą. Nie wiem, czy się potwierdzą, czy nie potwierdzą, ale ja już bym, proszę Państwa, nie zaczynał, nie od razu nie stawiał wyroku i tak dalej, ale zastanowiłem się na przykład, czy człowiek w wieku 68 lat może mieć i przeżyć 3,44 promila alkoholu we krwi. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. W tym wieku, to wiecie, to kiedyś było dobre litr na trzech, jak dwóch nie przyjdzie, a teraz to jest takim już po 60 i tak dalej, to pół litra jest dobre jeszcze jak dwóch przyjdzie po prostu, odwrotnie. Pół litr na trzech, jak dwóch nie przyjdzie, a tutaj odwrotnie. Pół litra na trzech jest dobre pod warunkiem, że trzech przyjdzie, dlatego że nie można. I to bym się zastanowił nad tą informacją, czy jest to możliwe. Dwa jeszcze promile, jeszcze bym zniósł. No nawet 2,44, ale 3,44? Przecież to już nawet nie jest delirka, to już jest śmierć, szczególnie w tym wieku, prawda? No więc zastanowiłbym się na tym, ale takie tytuły wchodzą. I teraz wszyscy wiedzą, że na przykład oświadczenie episkopatu, pokazany tylko ten fragment oświadczenia episkopatu, który moim zdaniem jest nietrafione, bo takich rzeczy się nie pisze. Kamil ma zrobić, może, ale jak się jest arcybiskupem Głudziem, ale nie też, nie też, nie też, nie też, nie też.
Też nie wierzę. W tym wieku 3,44 to promil krwi w alkoholu, a nie alkoholu we krwi. Chyba na tej zasadzie tak to jest, chyba że tak było. No. No. Nawet zaprawieni w boju, wiek ma swoje prawa, proszę państwa, niestety. No więc widzicie państwo, co się dzieje. I to są właśnie dziennikarze. Także ostrzegam, że dowiecie się o mnie paru rzeczy. Jeszcze raz proszę tylko jedną rzecz. Ja nie chcę o tym nawet wiedzieć już. Nie chcę tego słyszeć. Ja nie mam zamiaru w ogóle tego komentować. Bo to jest bez sensu. Ktoś pisze, Tomasz Kania, panie Piotrze, myślę, że Polacy i Rosjanie są w stanie przeżyć z takimi promilami. No, może i są, ale wątpię po prostu, wątpię. Nie znam Hannibal Lecter, nigdy nie piłem, to nie znam, bo ktoś mówi, że to chyba nie zna pan możliwości głosia. Nie znam, no, ale pewnie ma dobre, no. No właśnie. Przecież grabasz przy 3-0 promile, trzeba normalnie funkcjonować. I co, i odkopuje, a nie zakopuje? No, różnie to bywa. Także widzicie państwo, nie mam zamiaru na to reagować, mogą pisać sobie co chcą, ja nie reaguję. Wróciłem do czytania Choluba 2. Dzisiaj przeczytałem 9 część 4 rozdziału. Jutro będę to dalej czytał gdzieś w okolicach godziny 1 albo 2 dla tych kilku słuchaczy, którzy tego słuchają. Wszystko jest później w archiwum. Nie będę odcinał nikogo od słuchania tego radia na żywo, bo to jest radio dla wszystkich. Jedyna rzecz to jest archiwum. No właśnie, wróciłem również do pisania, do skończenia tego Choluba. Czyli zacząłem dzisiaj po ponad 6 miesiącach, usiadłem i znowu napisałem parę zdań i chyba dobrze wyszło, także wiadomo. To o Oświęcimiu zrobię. I w dodatku, że Ryszard przysłał mi cały utwór, już trochę go pociął tam i pocięty i cały, ja chcę dzisiaj puścić cały, ale to później. Bo teraz, proszę państwa, spełniam życzenie Piotrka Majcherczyka, Piotrze, tak, bo dzisiaj wiemy, że... A, ktoś mi napisał, no gdyby to pan pisał, to Karczuk proza na Burzyna, to książka nie miałby jakiś sens, a tak to warkocze z Lubest. Brawo. Wrócimy potem do wyborów, ale na razie, także w imieniu Piotrka Majcherczyka składam, w jego imieniu on składam za pośrednictwem radia, najlepsze życzenia dla jego rodziców, jego mama ma urodziny, a dzisiaj jest w dodatku Dzień Taty. Więc dla pani Marii i Tadeusza, od syna od Piotra Majcherczyka, za moim pośrednictwem, kult, level off, a potem będzie transgresja. Zapraszam. No, proszę państwa, ostatnia, druga piosenka to była piosenka Transgresji Faktoria, a pierwsza to był kult Level Off dla pani Marii Tadeusza. I jeżeli mnie państwo słuchacie, od waszego syna Piotra, Piotra Majcherczyka, dzięki któremu, proszę państwa, odkrywam naprawdę wspaniałą muzykę i teksty, jakich się nie spodziewałem, że ta cała sieczka idąca w oficjalnych telewizjach i radiach jest w stanie... Znaczy, ja nie rozumiem, dlaczego taką sieczkę trzeba puszczać, przecież to jest genialny tekst i genialna muzyka przecież, proszę państwa, to byśmy... Nie powiedzieli. Dobra, proszę państwa, wracamy do rzeczywistości, do wyborów i jak wiemy, stało się chyba coś tutaj, proszę państwa, ciekawego, bo pan Jarosław Kaczyński postanowił sam zająć się wyborami, goniąc ich wszystkich i chyba zrobił bardzo dobrze, bo ja krytykowałem i będę dalej krytykował, bo takich głupot, proszę państwa, takich głupot, jakie... Ostatnio usłyszałem w tej kampanii u wszystkich, to już dawno nie słyszałem, ale cóż, proszę państwa, jeżeli mówi to urzędujący prezydent, to brzmi to zupełnie inaczej. Proszę państwa, jeżeli pan prezydent twierdzi, że to dzięki niemu i pan premier to potwierdza, że dzięki niemu właściwie to w jakiejś małej miejscowości, której w ogóle nie wiem, że jest w Polsce, jakiś malutki kanalik zrobiono dzięki niemu, czy on osobiście te kanały kopał, to przecież jest niesamowite. Kiedyś był zresztą coś taki, kto był premier generał i w skrócie nazywaliśmy go premierał, no teraz jest chyba premier prezydent. Jaki tu być skrót? Prezymierał? No chyba prezymierał chyba musi być w tym momencie, więc to jest, proszę państwa, to jest totalna paranoja w tym momencie, jeżeli można coś takiego w ogóle powiedzieć. To jest troszeczkę bez sensu. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Ja tego naprawdę, proszę państwa, już nie jestem w stanie zrozumieć. Bo wszyscy wiemy, że Polacy, jaka jest rola prezydenta i kim jest prezydent, proszę państwa. I co prezydent może? No, okazuje się, że prezydent w takim razie może dużo. Bardzo dużo. O wiele więcej może niż zwykły, normalny, już zwykły, normalny w Polsce, niż mówi konstytucja. Że tak właśnie tak w rezultacie to prezydent kopie kanały, dzięki niemu mamy jakiś ten stępkę, mamy, bo reszty nie ma. Tak się dzisiaj zastanawiam, bo tłumaczyli tą nie obrażam. Pana prezydenta. No, stępkę mamy, bo zresztą jak dzisiaj usłyszałem na temat o tej stępce, to tłumaczenia były takie, no bo oni proszą jakieś, nie mogą się dogadać z zachodnimi konstruktorami, skądś z Holandii, coś w sprawie tej stępki, w sprawie projektu i tak dalej, tylko tak się zastanawiam, proszę państwa. A nie ma w Polsce inżynierów? Zdaje się, że są chyba nawet całe
wydziały pod tytułem, wydziały dotyczące tych, dotyczące budowy okrętów, czy czegoś, czy statków. Ja się na tym nie znam, proszę państwa. No. Nie wiem, o jakiej mieścinie jest to pan mówi, ale miłościwie na panujący budzić w mojej mieścinie z gospodarczą wizytą. Nie, raczej nie o tej mieścinie, bo coś tam wyszło, takie od przykuba śmiechu. A już najbardziej mnie rozśmieszył na lotnisku, gdzie szalał, proszę państwa, samolot z tyłu szalał w barwy białe. Jest godzina 21. W barwy biało-czerwone zresztą. I tam pan prezydent nagle okazał się, że zaraz całą masę pieniędzy na dofinansowanie tych, jak oni się tam nazywają, no, służby zdrowia podobno, no, czyli co, zabierze telewizji? Nareszcie. Poza tym powiedział coś takiego, co mnie jeszcze bardziej rozśmieszyło, że za PO Rosja napadła na Ukrainę. No dobrze, ale proszę państwa, mam pytanie. A co by było, jakby rządził PiS wtedy? To co, wypowiedzielibyśmy wojnę Rosji? Poszlibyśmy na odsiecz Ukrainie? A, ten pan twierdził, że teraz to by było, teraz to byśmy mogli pójść, bo mamy WOT, pójdziemy na odsiecz Ukrainie. Proszę państwa, siła bojowa WOT-u całego, niestety, bo to jest młoda armia, jest siła i uzbrojenie jest mniej więcej takie, jak, jakby to państwu powiedzieć, jak jest takie mniej więcej jak dwóch batalionów banderowców stacjonujących na polskiej granicy, mniej więcej. I oni pierwsi by nas załatwili. Zaczęlibyśmy wojnę wbrew NATO z Rosją, z Moskwą, więc zupełnie nie rozumiem, po co to powiedzenie, po co to mówić, to jest bez sensu. Ja chcę przy okazji prezydentowi powiedzieć, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński nie chciał wypowiedzieć wojny Rosji, ale zablokował na pewien czas ostrzejsze działania wobec Gruzji. Bo bez niego te działania byłyby bardzo ostre, a tak nie były takie ostre w tym momencie, bo Putin musiał się zatrzymać. No. Lutek Gdyński, mamy świetnych inżynierów i fachowców, tylko mało kto ich docenia niestety. No tak, no i ci, którzy mówią ciągle Polska, Polska, wszystko polskie, tłumaczą się, że nie mogą dostępki dobudować reszty tego promu, statku, czy co to będzie. Mają tam stępkę pomalowaną na różowo zresztą, ludzie kochane, na różowo, no, różowa stępka, różowy kil. Wesołe to jest. Niedługo, szkoda, że nie na tęczowo, no ale to nieważne. I to, proszę państwa, to tłumaczą, że oni się nie mogą dogadać z takimi zachodnimi konstruktorami, tak jakby nasi nie mogli. Więc zupełnie nie rozumiem. Titanic. Tak, to chyba będzie Titanic, coś w tym stylu. Ale to jest, pani Drawakos, wynika z tego, że oni, ten Titanic zatonął jeszcze przed zbudowaniem, jak go Polacy budowali. Więc proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, proszę państwa, jak to śmiesznie wygląda. To jest raz. Z drugiej strony mamy kontrkandydata, bo wynika z tego, że jest tylko dwóch kandydatów, cała reszta się zupełnie nie liczy, bo się nie liczy tak de facto. No może jeszcze pan Bosak może tutaj coś narobił, tam młodzi ludzie, jak mówiłem, go poprą. I jest kandydat, który chwali się, że zna języki obce. Ciekaw jestem, co by zrobił, jakby mu ktoś zadał pytanie na takiego konferencja, może kogoś podpuścić, tak jak mi tu radzi pewna pani, po chińsku, żeby go zapytał, albo po rosyjsku. Odpowiedziałby? No ciekawe, czy by odpowiedział po chińsku. No fajnie by to było, może by tak zapytać się. Jest to kandydat bez programu zresztą, tak na dobrą sprawę, bo jego program jest jednym, walić w PiS, wszystko źle, wszystko źle, walić w PiS. PiS zrobił parę rzeczy dobrych, ale spieprzył to wszystko dokładnie. Chyba pan Jarosław Kaczyński zorientował się i mam nadzieję, że pogoni tych wszystkich odwrotnie inteligentnych i coś zrobi. No. Anna, a teraz społeczeństwo powinno zasyłać prezydenta z listami i prośbami o różne takie załatwiania, przed, że mają problem z szami i tak dalej. Tak, ma pani rację, bo z tego wynika, że prezydent to wszystko robi. No. To tylko podkład tej stępki i ma taki kolor. Podkład tej stępki, ja nie wiem co to jest, ja wiem, że było uroczyste otwarcie, wbija jakąś blachę, w to dziury w niej zrobili od razu. Nie wiem, no, to śmieszne, to jest ona dotąd, stoi już 4 lata, może jeszcze, jak dzisiaj usłyszałem, 2021-2022, dobudują górę do tej stępki. Jakaś góra chyba musi być. No. Wojtek Jacek Baran, mi tam cieknie pod zlewem, ale boję się, że to jednak Trzaskowski wpadnie z taśmą. No właśnie, następny w ten sposób. Więc te kampanie są nastawione negatywnie na siebie. A ja chciałem uspokoić również PiS i zwolenników PiSu. Pan Duda wygra. Wygra te wybory, być może w pierwszej turze, bo jest bardzo prawdopodobne, że będzie tylko jedna tura wyborów, proszę państwa. Jest bardzo prawdopodobne. Frekwencja będzie jakieś minimum, czy chyba moim zdaniem 40%, ale prawdopodobnie przekroczy 50%. Tak po prostu uważam. Mogę się mylić oczywiście i będzie tylko jedna tura wyborów. To się wszystko 28, czyli w niedzielę się rozegra. Zobaczycie państwo. Natomiast ciekaw jestem, co oni zrobią z tymi kartami do głosowania. Dzisiaj to mam informację z Frankfurtu, że jutro trzeba odesłać, a karta jeszcze nie przyszła. Informacje z Niemiec o tych, ktoś napisał, że karty fałszywe się rozsyła, ale to nie są fałszywe karty, to są po prostu ksero, materiału wyborczych, ksero. Bo jeżeli jakby ktoś rozsyłał rzeczywiście fałszywe karty wyborcze, bez pieczątek i skserowane, to musiałby mieć dojście do państwa adresów, czyli do tych, co mieszkają. Więc jeżeli mnie ktoś słucha nie z Niemiec, to nie bójcie się, to nie są fałszywki. To są niestety, nie są i są, bo nie wiem, jak potraktuje to komisja wyborcza później. To są rozsyłane przez konsulaty, kserokowie, bo kto ma wasze adresy? No kto?
po prostu. No, mój brat w Holandii dostał kilka dni, no może dostał, no, to niektórzy dostają, niektórzy nie, ale są na przykład takie miejsca i to też jest tak, że w Niemczech, że poczta prowadzi pewną kwarantannę dla przesyłek i opóźnia te przesyłki. Są późne te przesyłki. I to z konsulatu idzie, proszę Państwa. Wiem, że do konsulatu się nie można dodzwonić, bo oni was wszystkich olewają, ale tak to jest. No. Ale tak to jest i nie damy i nic tego nie zmienimy, ale nie są to fałszywki. To naprawdę, proszę się uspokoić, to nie są fałszywki, to niestety będą wybory kserograficzne. To jest raz. No i dlatego niektórzy pójdą głosować przeciw. Dlatego niektórzy pójdą, że zgadzam się Pani Dario, i to jest największy problem. Głosowanie przeciw. Przeciw komu? Będziemy głosować na Dudę przeciw Trzaskowskiemu, będziemy głosować na Trzaskowskiego przeciw Dudzie. A jest jeszcze rzeczywiście Konfederacja, która i dzisiaj mi się również podobał pan Bosak, mówiąc, że pytając go, jak on ocenia jakiegoś tam kandydata, powiedział, że to jak on go może oceniać, jest kontrkandydatem, więc na pewno go ocenia, jak ocenia, ale to nie jest pytanie na konferencję. Oczywiście, że nie jest pytanie na konferencję. No. Właśnie. To nie jest pytanie na konferencję. Jeszcze nie jest tak źle na Białorusi, kontrkandydatów zamyka się w lochu Hannibal Lecter. No tak, no oczywiście, ale uważajcie, bo różnie może być. Różnie może być, więc widzicie państwo. Tak to wygląda, ale powtarzam raz jeszcze. Wydaje mi się, że będzie jedna będzie tylko tura i to się wszystko rozegra 28. Konsekwencje 28 będą oczywiście w następnym tygodniu, ale zobaczycie, po piosenkach powiem jeszcze o co. I pan Kamil, oj, wy się mnie znacie, to są rerografie, materiał wyborczy. Jako archiwista kościelny zapewniam was, że wszystko jest okej. A co to są rerografie? Retrografie? Retrografie. No bardzo dobrze. Tak, rozumiem, że to są, jak to jest archiwista, to są rerografie materiałów wyborczych z archiwum. Prawdziwa data powstania tych materiałów jest 1921-22 rok, gdzie już było głosowanie przez internet według niektórych. Właśnie. Karol 11. Mieszkam w Szwecji, dzisiaj dostałem karty do głosowania. Tak jak pan mówi, te karty wyglądają mało profesjonalnie. No właśnie. Reprografia. To samo co reprodukcja. No to są w takim razie reprografie kart wyborczych archiwalnych. No niech tak będzie, archiwalnych. No. Ludek Dudyński, panie Piotrze, to jest pokłosie długoterminowych umów z zagranicznymi firmami. Często za większe pieniądze nie zrobiłyby to firmy polskie i nie da się tego przerwać, bo znowu kasą za zerwanie umów trzeba płacić, ale ktoś zaczął ciągle dnie dalej. No tak, ale kto to zrobi? Także widzicie państwo, to też z tymi kartami będzie cyrk w tym momencie, także jestem pewien, że te wybory skończą się na pierwszej turze, bo nie będzie sensu robić drugiej tury, ponieważ protestów wyborczych będzie tyle, że się nie uda. No, za dużo powiedziałem. No. Dobra. Państwa, bardzo się cieszę, że ta muzyka w ogóle nie ustępuje muzyce zachodniej, nie naśladuje zachodniej, nie ustępuje muzyce zachodniej. Zresztą może puszczę coś, co chyba nie wiem jak to nazwać, ale to później puszczę na sam koniec. Coś, co jest, nie wiem jak to nazwać. Góralski rok progresywny? Góralski rok, góralska progresja? Naprawdę. Naprawdę. Okej, proszę Państwa. Jeśli chodzi o sądownictwo, no to jak wiecie, wszyscy żyją tym procesem, to chciałem, gdzie wyrok pani sędzia Anna Tyrlu-Krajewska wydała wyrok, że Trzaskowski nie kłamał i tak dalej, co ewidentnym jest bzdurą, bo dlatego, że w rezultacie no, nie powiedział prawdy. No tak samo jak zapomniał, że głosował za czymś i innym. Tak, notabene, jeśli bym chciał oskarżyć o kłamstwo, to bym oskarżył na pewno czterech kandydatów oskarżył od razu, szczególnie, że każdy z nich miał kiedyś dojście do rządu i wpływ na te rządy po prostu, więc to jest naprawdę ciekawsze. Ale ta pani sędzia mi przypomniała, bo tutaj przypomnieli w artykule w Niezależnej resortowe dzieci. Otóż ja byłem świadkiem w tym procesie dotyczącym resortowych dzieci, świadkiem obrony, czyli tych, których oskarżono Frondę wtedy o bzdurę zresztą. No i na samym wstępie od razu było wiadomo, że oni przegrają, naprawdę przegrają. I najlepszy numer, bo ja wszedłem na tą salę jako świadek, no i pani sędzia dość złośliwie powiedziała, a pan to co? A pan to pan tak samo się zna na służbach i pan jakiś dziennikarzyna, jakaś pipi, jako tu napisane, że książkę pan do jakiś dziennikarzyna, po prostu na tej zasadzie, tak to było. No ja spokojnie, no dobrze pani sędzio, no teraz jestem dziennikarzyną, pisarzyną, tak powiedziałem, no ale pozwoli pani, że, bo wiem, że to jest wymóg, przedstawię swój życiorys. No i przedstawiłem swój życiorys i słuchajcie, od Departamentu Techniki od 1982 roku, poprzez Szkołę Wywiadu w kilku, tak, praktyki w kontrwywiadzie, wywiad, potem pierwszy GIT, Straż Graniczna, gdzie byłem na NC, następny, potem kontrwywiad, potem wywiad, działalność za granicą, różne rzeczy. Słuchajcie, po pierwszych 5 minutach pani sędzina przestała się śmiać. Jak już skończyłem, mówię, no ale to pan nie jest tutaj ekspertem? Mówię, nie, ja jestem tylko pisarzyną i dziennikarzyną, więc widzicie, takie są te sądy. To taka anegdotka, bo to jest dość ciekawa anegdotka. No zatkała. No nie, no po prostu sędzina nagle jej ten uśmiech, ten taki, ale wiecie co, to jest straszne. Człowiek staje jako świadek i widzi tą pogardę w oczach tego sędziego. Jest pogarda dla mnie.
Tak niesamowita pogarda, przyszedł jakiś dziennikarzyna i się mądrzy do niej. No i się okazało nagle, że pani sędzina padła po prostu tutaj, tam siedział szef frondy, ich adwokat i się śmiał. I potem oni rzeczywiście chcieli wstawić mnie na eksperta i sąd odmówił. Autentycznie odmówił, żebym był ekspertem z tej strony, ze strony obrony i sąd odmówił. Powiedział nie. Nie, bo ja jestem zainteresowany, bo wydałem książkę w tym wydawnictwie, więc nie będę niezależny. No słuchajcie, no to jest totalna paranoja, ale tak to jest. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałem powiedzieć przed też przerwą muzyczną, bo ja jeszcze wrócę po przerwie muzycznej, to nie mówiłbym o tym, gdyby nie to było kilku źródeł. Otóż pojawiły się informacje, że szkoły będą zamknięte i będzie zdalne nauczanie od września do stycznia. Nie potrafię powiedzieć, czy to jest informacja prawdziwa, czy nie. Być może jest to, proszę Państwa, związane z... rzeczywiście w pierwszej chwili potraktowałem to jakiś taki hejt przeciwko PiS-owi, różne rzeczy. No ale pan minister edukacji coś tam sugerował. Dostałem informację od kilku dyrektorów szkół przez Facebooka, jest taka grupa na Facebooku, i od kilku rodziców, że dyrektorzy szkół wyraźnie już też o tym mówili. A potem nastąpiło coś, co w tej sytuacji kazało mi się zastanawiać, czy czasami nie jest to prawdziwe, a więc stanowcze zaprzeczenie ze strony ministra zdrowia, połączone z tym, że chyba wrócą następne, że chyba wróci obowiązek noszenia masek i tych odległości od siebie, czyli wrócą te wszystkie obostrzenia. Więc ja nie wiem, czy to jest informacja prawdziwa, czy nie, panie Hannibal Lecter, naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Radziłbym się zastanowić, ja nie chcę tego przesądzać, ale gdyby nie to, że najpierw przeczytałem sobie, bo tam ludzie publikowali, ja też poszukałem wywiadu z panem ministrem, który nie potrafił powiedzieć wprost tak albo nie, albo nie, tylko tak, no zastanawiamy się na tym, no bo jeżeli będą obostrzenia, to będziemy musieli, bo to, bo tamto. Potem dyrektorzy paru szkół, z czego dwóch szkół w Warszawie i kilku szkół z Polski, też również się skontaktowały ze mną i powiedziały, że takie informacje, tu papały, że dostały wytyczne, mają się na wszelki wypadek przygotowywać. Pan Janina Wór, informacja prawdziwa, są rozporządzenia, ale to jakieś tajne są, bo to dlaczego w takim razie, po tym wszystkich, nagle, jak się zaczęło robić głośno na ten temat, pan minister zdrowia ewidentnie zaprzeczył, znowu, proszę Państwa, mając w jednym zdaniu sprzeczność, bo z jednej strony Polacy zapomnieli, że jednak koronawirus, bo myśmy tego nie pokonali i musimy wrócić do obostrzeń, do masek i do tych odpowiednich absztandów, czyli jak to się nazywa, tych odległości między ludźmi, to będzie przestrzegane i będą podwyższone kary do 30 000 zł za zastosowanie się i założenie maski na przykład w środkach komunikacji publicznej, proszę Państwa. I jednocześnie zaprzeczył, że szkoły będą od września zamknięte, czyli że będą otwarte. Więc zupełnie nie wiemy, co Państwu powiedzieć, dlatego to mówię tak dla porządku, bo nie chcę wymawiać, mówić tutaj swojego zdania. Cały czas uważam, że polityka informacyjna w stosunku do ludzi jest idiotyczna i nie wiem, dlaczego traktuje się ludzi jak idiotów. To tak jak pan prezydent Duda, który twierdzi, że on kopie każdy kanał i wszystko właściwie po co rząd, kiedy wszystko od niego zależy. Więc rząd to nic i pan premier tworzy, to myśli, że ludzie naprawdę nie czytali ani konstytucji, ani rozporządzeń. Tym bardziej, że część tych rzeczy wykonanych jest na podstawie tylko i wyłącznie rozporządzeń premiera czy decyzji Rady Ministrów i nie wymagają żadnej ustawy, bo ustawy już są, więc pan prezydent nic nie musi podpisywać, a z tego wynika, że pan prezydent podpisuje nawet kopanie kanałów w Pcimiu Dolnym. Przepraszam bardzo, są ludzi Pcimia Dolnego, jeżeli są. Pani Liana, pani wie, no nauczycielki, no właśnie, problem polega na tym, że proszę Państwa, jest szkoły są absolutnie nieprzystosowane, dzieci są psychicznie nieprzystosowane do tego. Wiecie, jak było w Niemczech, to w pewnym momencie było na początku zdalne nauczanie, przynajmniej tak było w Berlinie, ale potem dzieci zaczęły chodzić do szkoły najpierw raz, potem dwa razy w tygodniu. Tak dzielili, żeby codziennie jakieś dzieci przychodziły do szkoły po prostu. No właśnie. Będą obostrzenia, pytania, od kiedy policja dzisiaj trzepała mandaty w marketach w moim mieście. No widzi pan, panie Pawle? Ale to on powiedział, że 30 000 zł będzie złotych w tramwaju na przykład, czy w komunikacji miejskiej, tam gdzie jest komunikacja miejska. No więc właśnie. Natomiast ten e-learning się w ogóle nie udał. Nie udał się w Polsce, to nie jest przygotowane. Myśmy nigdy nie mieli jeszcze związki zawodowe nauczycieli i różne rady rodziców, różne organizacje społeczne wystąpiły do pana ministra z pytaniem o wyjaśnienie i o potwierdzenie bądź nie. No i co się, proszę państwa, okazało? Co się okazało? Okazało się, proszę Państwa, że okazało się, pan minister w ogóle ignoruje. W ogóle nie widzi ludzi. Anna, tak, a może nie ma pieniędzy na utrzymanie szkół, media, ogrzewanie? Tak, to chyba w ten sposób. Poza tym szykują się ogromne zwolnienia w sektorze publicznym. Przy e-learningu można ograniczyć ilość nauczycieli i ilość personelu szkoły. Można się pozbyć również paru tam ludzi będących na bieżąco. Oczywiście zapłacą za to wszystko najsłabsi i najbiedniejsi, a więc głównie woźne sekretarki, czy młodzi nauczyciele, bo zawsze tak jest po prostu. Oni często nie są mianowani i można ich dzwonić. Kamil Mackiewicz, e-learning to jakoś działa na uczelniach. Na uczelniach tak, ale na uczelniach od dawna, co ja strasznie mnie to denerwuje, bo ja sam to krytykowałem, że teraz się robi uczelnie telefoniczne albo internetowe, Ctrl-C i Ctrl-V i wszystko leci przez internet, ale to jest, proszę Państwa, bzdura. Moim zdaniem to jest bzdura i nasze dzieci za to zapłacą. Zapłacą psychicznie po prostu. Tym bardziej, że jednocześnie, ja powiedziałem Państwu, że ja pewne rzeczy oglądam z różnych perspektyw. Jednocześnie pojawiła się cała masa reklam w telewizjach,
banków i nie tylko banków, jak to wspaniale jest. Dzięki temu odkryliśmy tutaj świat wirtualny, odkryliśmy, że Majorka jest na Mazurach, odkryliśmy jakieś inne historie i tak dalej, i tak dalej. Na zasadzie siedź w domu, nie wychodź, bądź sam. Prawda? No zaczyna się coś ciekawego. Tomasz Kalina, przede wszystkim nie wszyscy uczniowie równie pod względem technicznym potrafią obsługiwać komputer. Nie tylko, panie Tomaszu, ponieważ powiedziałem, że ci ludzie, którzy nie mają na chleb, bo stracili pensję, a wydaje mi się, że te wszystkie projekty rakowe i nie to, co mówi pan prezydent, łącznie z tymi projektami wojskowymi, spowodują, że naprawdę ludzie nie będą mieli pieniędzy i nie wydadzą na internet. Jeżeli ktoś kogoś stać tylko na 5 gigabajtów miesięcznie, to nie będzie, proszę państwa, korzystał z tego internetu, to dziecko to zrobi w czasie e-learningu właściwego w ciągu niecałego tygodnia. I nie będzie dokupywał, bo go nie będzie stać. Nie wszyscy mają również komputery, które obsłużą te nowe platformy, nie mówiąc o nauczycielach, ale i o dzieciach. No. Właśnie, panie Kamilu, ponowne pytanie. Co z dzieciakami, które zaczynają to w edukacji? Jak nauczyciele mają prowadzić pierwszą klasę szkoły podstawowej? Nie, nie wiem jak. Jak e-learningiem można prowadzić pierwszą klasę szkoły, która ma nauczyć dzieci czytać i pisać? A co dopiero komputera? Przecież to jest paranoja. Jeżeli do tego dojdzie rzeczywiście, no to znaczy się, że stracimy, no właśnie, a co z dziećmi niepełnosprawnymi? Wiele rzeczy takich mówić. A co z ludźmi w zawodówce? Jak oni będą robić warsztaty? Na przykład ktoś się uczy ślusarstwa w zawodówce ślusarskiej. To co, będzie przez internet się tego ślusarstwa uczył? Będzie miał praktyki przez internet? Ja też, proszę państwa, w internecie to umiem nawet dużym samolotem latać, czołgiem jeździć. Różne rzeczy robić umiem w internecie, bo jest kupa gier. No, mój syn prawdopodobnie o niebo lepiej potrafi latać samolotem i jeździć czołgiem w internecie niż kto inny, prawda? No więc właśnie, to jest ten problem. To jest ten problem. Dodatkowo dochodzimy jeszcze do tej sytuacji zaginionych dzieci. Właśnie przez tą biedę, przez te wszystkie rzeczy, tym się już nikt nie niepokoi. Tym się już nikt nie niepokoi, a pan minister odwraca się i nie chce mówić. Nie wiem, ja nie wiem, do czego to wszystko zmierza. Pod pretekstem koronawirusa robi się tylko coraz bardziej policyjny system. I to jest największy problem, proszę państwa. Okej, proszę państwa, żebyście wiedzieli, bo może żeście to źle zrozumieli, bo ja po prostu mówiłem, że to tak niektórzy tak uważają. Ja robię ten program o Auschwitz, te produkcje programów o Auschwitz z ludźmi, za zgodą oczywiście muzeum, bo oni muszą wystąpić o zgodę, z ludźmi, którzy pracują, z historykami, którzy pracują w Muzeum Auschwitz, ale to jest projekt mój, nasz, autorski. To, że my to udostępnimy muzeum, to już nasza dobra wola, po prostu, i wszystko robimy na dobrej woli, za darmo, nie chcemy od nich żadnych pieniędzy. Chcieliśmy tylko, po prostu trzeba było tylko, wiadomo, każdy lojalny pracownik musi mieć zgodę swojego pracownika, swojego pracodawcy, no więc muzeum jest tym o tyle zainteresowane, że nie przeszkadza, ale przecież nie będzie się w to włączać, bo to jest nasz projekt, to będzie moja reżyseria. Wszystko w tym będzie, natomiast będą inne rzeczy, tak żebyście państwo dobrze zrozumieli. To ja tego nie robię z Muzeum w Auschwitz, tylko robię z historykami pracującymi tam. I bardzo dobrze, bo nareszcie ktoś, kto się na tym zna, a nie czyta tylko w gazetach, i na pewno nie żaden z nich to albo jest dziennikarzem, który robi wielki barsz tutaj w obronie Polaków, których nie wpuszczają do Auschwitz, a potem na ten marsz nie przychodzi, podpuszczając innych. To jest naprawdę najciekawsze. Tak, pani Liliano, to będzie dramat na naszych oczach. O tym jeszcze pewnie powiemy, jak będziemy wiedzieć coś pewnego, bo ja powiedziałam, że nadal stawiam na to, że to jest informacja niepotwierdzona. Powiedziałem tylko o tym, bo zbyt dużo źródeł zaczęło o tym nagle mówić, a ja nie mogłem dojść do podstawowego źródła i to podstawowe źródło było kilka, więc zobaczymy. Okej. Okay. Proszę państwa, Ryszard Jasiński, którego dzisiaj nie było, jest na czacie, jest, nie było jego utworów, nagrał całą mi już muzykę do audycji. To nie trwa pół godziny, nie, to jest 12-minutowy utwór. Dograł, to robi niesamowite wrażenie. Chciałem państwu puścić to, zanim wejdzie, żebyście też ocenili. To będzie pewnie w audycji inaczej, będzie trochę pocięte i mam to pocięte, ale chciałem puścić całość z wielu powodów. Po pierwsze, chodzi mi o upublicznienie jak największą propagację tego typu audycji, tej inicjatywy, której naprawdę, proszę mi wierzyć, to za tym nie stoją żadne pieniądze, tylko najwyżej czas nasz, wszystkich. A z drugiej strony to jest to wspaniała muzyka, która, Ryszard, jeżeli jesteś, to słuchaj, kojarzy mi się z King Crimsonem z Weather Report. Jazz progresywny, coś w tym stylu. Jest niesamowity, jeżeli chodzi o ten. Ja widzę te rampę, te wagony, te krematoria, to wszystko to widać w tej muzyce, wiecie? To jest naprawdę coś genialnego. Od 1 lipca ma sanepid dowodzi policją. Teraz prowadzi stan wojenny, to wprowadzi sanepid po prostu, a nie premiera. Dobrze, niech tak będzie. Kapitalny kawałek. Rzeczywiście kapitalny. Może właśnie dla takich kawałków warto robić to radio i te audycje. Okej, proszę państwa, bo tutaj pani Liliana pisze mi jeszcze, że to już nauczyciele dostali już te rozporządzenia. Więc proszę państwa, pani Liliana, nie to, że ja wierzę w fikcję, ja chcę to mieć czarno na białym i to, żeby się minister, który tym wszystkim zarządza, wypowiedział. Bo jeżeli, proszę państwa, ja słyszę z jednej strony zawsze zaprzeczenie wbrew tym, co mówią nauczyciele, ludzie i to, co sugeruje minister, to ktoś tu kłamie. A jeżeli kłamie w tym, to kłamie we wszystkim. To kłamie we wszystkim po prostu. Proste. Być może nie chcą przed wyborami ujawniać tego, ale nie może być na miłość boską zdrowie psychiczne narodu i zdrowie psychiczne dzieci, zdrowie dzieci postawione na szali wyborczej, bo to jest, proszę państwa, świństwo. To jest totalne świństwo i zdania nie zmienię, proszę państwa.
Patryk, właśnie się cieszę, że koniec e-learningu, bo to jest porażka, współczuję dzieciom, to jest masakra. Jeśli naprawdę, to przecież to jest chory i absolutnie nieprzygotowany. Naprawdę, to jest naprawdę, no właśnie, dobrze pan napisał, już dwa razy się pan napisał, ale i tak to, proszę państwa, wygląda. Okej, proszę państwa, ja oczywiście zmienię nastrój na sam koniec, ale nie będzie brać fikał fagot, nie, będzie coś, co jeszcze chcę opisać, ale najpierw powiemy, bo jutro jest 24, ostatni dzień dosyłania chyba tych wyborczych kart, prawda? Imieniny obchodzą Danuta, Jan, Janina, Emilia, Jan Chrzciciel, Janisław, Longin, Longina, Romuald, Romualda, Simplicius, Simplicy, Teodów, Wilhelm i Janusz. Wszystkim solenizantom i jubilatom wszystkiego dobrego. Jutro jest środa. Mamy Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. Dlaczego chory muszą mieć swoje dni zawsze? No. No i dzień przytulania, proszę państwa. Jutro się wszyscy przytulamy. Wszyscy się przytulamy. Tak, zobaczymy w tej kampanii wyborczej, jak się